W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Płośnicy odbyło się wręczenie nagród w 15. powiatowym konkursie twórczości własnej Złote Piórko. Celem konkursu powiatowego twórczości własnej Złote Piórko jest przede wszystkim integracja młodzieży, dzieci z całego powiatu. Żeby skupić tą młodzież, która zajmuje się literaturą, poczuje taką potrzebę, żeby pisać, mają okazję wziąć udział w konkursie organizowanym przez wójta gminy Płośnica pod patronatem Działdowskiej Kuźni Słowa, a my przy tym pomagamy. I ta młodzież może się spotkać. Tak jak przed chwilą na naszym konkursie spotkały się dzieci, młodzież z całego powiatu, z różnych szkół podstawowych, z Klęczkowa, Wąpierska, Księżego Dworu, Działdowa i oczywiście z naszej Płośnicy. Wójt jest dumny z cyklicznie organizowanego konkursu i zachęca młodzież do pisania, nie tylko do szuflady. Liczy się każdy dobry pomysł, a tych młodym twórcom nie brakuje. Złote Piórko, organizowane w gminie Płośnica po raz 15, ma na celu wyławianie talentów literackich. Przez te konkursy mamy nadzieję, że znajdzie się osoba, czy może kilka osób, które swoje złote myśli, swoje słowa naniosą na papier. Wiadomo, że przez takie konkursy też rodzi się rywalizacja wśród dzieci, młodzieży i coraz to więcej prac wpływa do naszego centrum gminnego. Jury ma oczywiście bardzo dużo pracy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tych prac było jeszcze więcej, bo wiadomo, że są osoby, które w ogóle nic nie piszą, a mają wspaniałe pomysły, wspaniały materiał w głowie, który naprawdę należy przenieść na papier. Jury, w którego skład weszły przedstawicielki Działdowskiej Kuźni Słowa Anna Jedamska, Krystyna Sztramska i Anna Ludwiczak, miały sporo pracy przy ocenie ponad 150 nadesłanych wierszy. W rezultacie specjalne, ręcznie wykonywane statuetki otrzymali kolejno Zuzanna Szpakowska, Wiktoria Krupińska, Olga Świątek oraz Julia Chylińska. Gratulujemy.